Ale Thunder Flash ma za to świetny zoning. Zonowanie oponentów będzie całkowite. Nie masz jak się dobrze ustawić w teamfajcie, kiedy naprzeciwko masz Anivię, masz Sennę, masz Gunplanka, który wszędzie rozstawia ci beczki i Diane, która ma tak potężną inicjację. Podoba mi się kompozycja Thunder Flash. Chętnie z tej strefy komfortu został wyrzucony. Spalił Flasha, zużył teleportację, przegrywa w tym momencie w kripkach. Jasne, ma falę minionów w tym momencie pod swoją wieżą, ale czy ta fala minionów jest w stanie go uratować przed ewentualnym zanurkowaniem, bo na takie się zapowiada. Chociaż Arkel ma małą ilość punktów zdrowia, ale Rybson przejmuje agro i Rybson bez żadnego problemu jest w stanie to wytankować. Na wszelki wypadek Flash, żeby w górę. Rywale są aż tak bardzo przepuszowani. Może to jest delikatny setup pod zabezpieczenie puszowania dolnej alejki i przejście na ewentualnego smoka, bo ten pojawi się dosłownie za kilka sekund. A Overpow właśnie będzie dostał takie baty, o których mówiłem. Nie dysponuje błyskiem, co oznacza, że następna ściana za jego plecami może być dla niego śmiertelna. W przypadku Rybsona nie mów hop, że nie wejdzie pod tą wieżę, bo już w tej grze raz zanurkował, także mógłby to zrobić jeszcze raz, ale Overpow w tarapatach. Tak, i to było wykorzystanie braku Flasha. Co prawda musieli zainwestować dwa swoje błyski, ale udało zgarnąć się tą eliminację. To jest ewidentny plan gry, nakreślony już gdzieś bezpośrednio w tamtą stronę, ale jest maturnik, a drużyna niebieska o tym nie wie. Arkel już zaczyna tankować wieżę, czy to troszkę nie za wcześnie? Widzimy tutaj z dużymi problemami i te obrażenia nam się rozjeżdżają i tak naprawdę to zanurkowanie, jak od samego początku, budziło pewne wątpliwości, budzi ich jeszcze więcej. Overpow przetrzymał swój ultimate do samego końca, dostał w tym momencie sporo obrażeń. Tylko pytanie, czy drużyna czerwona może odwrócić, bo żaden z tych dwóch zawodników nie dysponuje ultimate'em. Obydwoje na piątych poziomach, widzimy w tym momencie Jakub jeszcze stara się wyciągnąć rywali jak najdalej, jak najbardziej odciągnąć ich od tej wieży, ale on tylko przedłużał swoją śmierć. Dwa zabójstwa na ko... Interesował się red buffem, tylko po prostu uda się w stronę smoka, bo ten smok w tym momencie jest za darmo do przejęcia. Krzychu w tym momencie z bardzo szalonym wejściem po flashu udało się trafić tauntem. Najprawdopodobniej zabezpieczy tutaj eliminację dla swojej drużyny, natomiast maturnik ma szósty poziom. Wchodzi z moonfallem, ale ten moonfall nie zada tak dużych obrażeń, jakby się tak... Nie wie pasywki. No co, Krzychu lec. Co tu dużo mówić? Krzychu lec. Zdecydowanie w tym momencie pytanie, czy April z Deflesem również tam na tym samym poziomie, na poziomie leca, bo widzimy, że ultimate nie trafiony. Ale żaba raczej nie wyjdzie z tego tało. Dokładnie tak, Defles zgarnia eliminację. Dodatkowo załadował się jego pasyw. Ten pasyw da mu wystarczająco dużo movement speed i prędkości ataku, żeby zabezpieczyć następną eliminację. Tą zgarnie April. I czy April zdoła wygrać to 1v1? Czy wygra Słońce, czy wygra Księżyc? Wydaje mi się, że maturnik zdecydowanie lepiej przygotowany do tej walki. Dokończyć swojego rywala. Znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Może nie uratował dolnej, a podbiera tego Heralda. Będzie bitka na górnej alei. Widzę, że Arkol jeszcze próbuje tego Jakubsa wyciągnąć i Arkol w tarapatach, on tego nie przeżyje. Bardzo proste wykonanie ze strony maturnika i on ciągnie tutaj drużynę ku zwycięstwu. Maturnik w czwartym zabójstwie. Będzie zaraz najbogatszy, bo jeszcze może Rybson tutaj zaczarować, żeby wyciągnąć żabę i widzimy Ragnarok odpalony. No nie wiem, Rybsona chyba troszkę poniosło, chociaż jest Arkol z ultimate'em. Rybson praktycznie wysoluje żabę, dodatkowo przetransportuje Arkuela w tym momencie do dżungli rywala i maturnik, wydaje mi się, że na ostatnim pikselu dostał tego stuna, został i Arkul mści się na swoim oponencie. Przed chwilą oddał shutdowna. W tym momencie zgarnął shutdowna by himself. Overpow to pole magnetyczne. Jak on to wykonał? Na piksel. To był ostatni piksel wyłapany w dobrym momencie i zgarnął z połowy shutdown. Poczekaj, chciałem powiedzieć, żebyśmy się skupili na bocie, ale tam Luler po prostu wysadzony. April troszkę za głęboko się zapędził i przypłaci to swoim życiem, także katatka Sadej zgarnia jakąś nagrodę pocieszenia za sprawą tej rotacji. To ewidentnie jak na razie brakuje. Internaziomale wykorzystują tą sytuację, wykorzystują tą przewagę, wiedzą, że są silni, więc zagrywają Heralda na środkową alejkę, który zabezpieczy im dwa plejty bez większego problemu, a być może coś jeszcze, bo maturnik bierze bardzo agresywnie, natomiast tych obrażeń nie ma wystarczająco dużo, więc został skasowany. Rybson fleszuje do przodu, zgarniając jednego, za moment będzie w stanie zgarnąć drugiego rywala i ten Herald nie był w stanie dokończyć wieży, ale wygląda na to, że internaziomale bez problemu będą w stanie to zrobić. Chyba że odpuszczą tą tematykę, widzimy, że smok również jest up, puszowana środkowa, puszowana dolna alejka. Wieży to na środkowej, to na górnej alei. Bez problemu, tier 1 na midzie powinna upaść. Popatrz, to będzie moment zgrupowanie pod tier 1 na topie, za moment Herald, za dłuższą chwilę smok, wydaje mi się, że te wszystkie obiekty neutralne padną łupem internaziomali. Tak jak pada łupem totalnie za darmo Kasadej, chociaż April dość mocno przytankował ten ultimate od Arkuela, okazał się totalnie kluczowy. Maturnik, co ty robisz? Chyba troszkę się zagubiłeś, chciałeś pomóc swojej drużynie, a tak naprawdę tam wpędziłeś się do grobu, chociaż do grobu również może udać się Rybson, bo widzimy w tym momencie, że zrutowany. Ta wieża i agro tej wieży nie pomogło drużynie Thunder Flash. Wydawać by się mogło, że nikt nie pomoże w tej sytuacji. Poważnie, oddali już dwa fragi na górnej lejce. Zapowiada się na więcej, bowiem Defles fleszuje do przodu wraz z Aprilem, wraz z Overpowem, cisną, jadą i gromią
swoich rywali. Thunder Flash tonący brzytwy się chwyta, ale widzimy, że to w tym momencie nie oddaje. Cztery osoby nam upadły. Jakubs jako ostatnia ostoja, można by powiedzieć. Nie wiem czego, chyba nie tej gierki, chyba po prostu honoru Thunder Flash, bo oni w tym momencie grają tylko i wyłącznie honor. Oni zostali totalnie rozjechani na rifcie i te flashe będą wykorzystywane w głównej mierze do tego, żeby oddalić się od niebezpieczeństwa, a niebezpieczeństwo czyha na każdym rogu. Popatrz, Jakub ucieka bardzo daleko, stara się wydriftować przez cały summoner's rift, żeby uciec w bezpieczne miejsce. Jasne, być może uda mu się uciec. Widzimy, że internerzy ale za bardzo nie zainteresowani gonitwą. Oni zgarnęli Heralda, oni zgarniają w tym momencie wie, że będą resetować się, że tak pewnie się czuje, że tak bardzo chce wspierać swoją drużynę, która gra fantastyczne zawody, że po prostu z bomby zakupił Redemption jako drugi przedmiot, a Kasadej pożegna się z życiem po raz kolejny. Nie wiem, czego tutaj szukał. Dobra, nie pożegna się z życiem, bo udało się odfleszować i udało się nawet złapać Rybsona. Rybson w tym momencie w dużych tarapatach, ale popatrz, ile on tarż dostaje. Popatrz, jak długo on nie stanie tutaj na rifcie. Pojawia się Krzychu z Ultimate'em, pojawia się Krzychu również z Redemption. Ma turnik z bardzo dobrym wejściem, ale te obrażenia, no po prostu nie zostały skastowane. Anivia przytrzymuje tam wszystkich w swoim ultimate, ale internerzem, ale przez chwilę myślałem, że oni są nieśmiertelni, bowiem Rybson wytrzymywał bardzo długo, Arquel na oparach zdrowia, ale oni się totalnie tym nie przejmują. Popatrz, oni dalej są w stanie walczyć, mimo tego, że overextendują trochę, mimo tego, że przesadzają tak naprawdę w tym oblężeniu dolnej alejki. Wydaje mi się, że nic nie może im zagrozić. Bariera 10 tysięcy sztuk złota, bardzo, bardzo blisko, ale nie potrzebują jakiegoś tam checkpointu 10 tysięcy sztuk złota. Tę grę można już w tym momencie nazwać stompem. Maturnik próbował odzyskać przewagę w tej grze, ale kiedy spadasz z 4-1 na 4-5, nie możesz nawet wykasować do końca swojego ulta, to czego ty oczekujesz? Co ty chcesz jeszcze osiągnąć w tej grze? Dobra, teraz ma mityka. Chciałem powiedzieć, że dalej nie ma mityka. Teraz ten mityk jest obecny, ale to jest mityk i to jest build nastawiony na nieco dłuższe walki. Chcesz nastakować sobie Conquerora, Riftmakera i wyciągnąć jakieś value z dębu na Shora, więc to nie są obrażenia na bombę, a wydaje mi się, że takie obrażenia w tym momencie są konieczne. Albo wysadzasz internażomali, albo oni wysadzają ciebie. Nie jesteś w stanie ich wysadzić, patrzą w tym momencie na ekwipunki drużyny Thunder Flash, więc no czeka ich śmierć. Czy taka powolna? Nie powiedziałbym. Wydaje mi się, że wszystko może rozstrzygnąć się na tym baronie na szorze. Pamiętajmy, wyłapanie jednego kluczowego zawodnika ze strony Thunder Flash to jest po prostu zamknięta gierka. Biorą na szora, wchodzą do bazy i nie ma czego zbierać. Zgodzę się stuprocentowo. Jakby zdominowali od samego początku Rift. Gdzieś tam były na początku jakieś tam drobne potknięcia, jakieś tam próby, ale to były tak znikome błędy, których w tym momencie już nie pamiętamy. Mieliśmy Rybsona na dobrych gankach, mieliśmy dobre zejścia od Arquela. Cała drużyna zagrała tak perfekcyjnie, jak się to tylko dało. No i widzimy rezultat. 17 do 6, prawie że już 10 tysięcy golda przewagi. 3-0 w smokach, gdzie ten smok za niedługo może się pojawić, ale już nie musi, bo mogą domknąć na spokojnie tą grę. I wydaje mi się, że internażom ale spełnili oczekiwania fanów, spełnili oczekiwania całej bojówki i niesieni tym dopingiem widzimy, że wymiatają wręcz na rifcie. I zadałem takie pytanie na początku, czy nowy dżungler to nowe możliwości. W early game, jak widać, tak, natomiast później Maturnik zdecydowanie się nie odnalazł. Depless fantastycznie odnalazł się w tej sytuacji. Mega dobre combo, nie spodziewałem się, że on jest w stanie tak znikować swojego rywala. A on po prostu to zrobił tak, o, tak dla sportu. Dorzucimy sobie kolejnego fraga, trochę skrócimy tą gierkę. Zabiliśmy tego jednego kluczowego zawodnika, panie Majutek? Chyba tak, więc możemy iść po prostu na barona na Shora. I spokojnie, ale z bardzo dużą dozą pewności siebie, aż kipiącą, patrząc po tym zagraniu Deplesa, są w stanie zakończyć tą grę w przeciągu najbliższych kilku chwil. No i Thunder Flash w tym momencie przegrywając następne spotkanie, czeka ich na Enrax. Bardzo daleka droga czeka tą organizację, jeśli chcą myśleć o jakimś ewentualnym wtargnięciu do playoffów. Mamy barona na Shora. Domykamy gierkę. Gdzieś jeszcze Thunder też będzie próbowało zabrać tego jednego smoka, jakby to ich miało w jakikolwiek sposób ocalić. No, umówmy się szczerze, oni grupując się na tym smoku totalnie intują i wydaje mi się, że internerzy ale wchodzą i wysadzają rywali, chociaż Jakubs czeka w krzaku, ta beczka nie zadała jakichś kosmicznych obrażeń, w ogóle nie ma kosmicznych obrażeń strony Thunder Flash. Element zaskoczenia wykorzystany, umiejętności zonujące zużyte. W tym momencie, okej, udało się zgarnąć tego smoka, udało się
troszkę zagrać na nosie Internationalom. Ha, nie macie Soula, natomiast bez żadnego problemu oni w tym momencie mogliby wejść do bazy oponentom i skończyć grę. Jak widzimy w tym momencie recole przerywane, w tym momencie trwa zabawa, a Rybson już rusza środkową alejką, żeby zniszczyć inhibitor. Popatrz, Kasadej w fatalnej pozycji wyłapany. Tam jeszcze ktoś próbuje się wycofać do bazy, ktoś jeszcze próbuje się recolować, ale Overpow nie będzie odpuszczał swoim rywalom. Maturnik jeszcze go pogoni, ma dostępny Moonfall i najprawdopodobniej skastuje Remka. Okej, to jest jeden frag. To jest ta nagroda pocieszenia, o której mówiłem. W tym momencie tylko i wyłącznie z tego mogą się cieszyć zawodnicy Thunder Flash. Udało się zgarnąć 7 eliminacji, udało się zgarnąć Smoka. Poza tym gra do zapomnienia i kolejna porażka wpisana na ich konto. 5 za 1 w tym teamfajcie. Brawo Thunder Flash, wzięliście tego Drake'a jedynego na swoje konto. Nic wam to absolutnie nie dało. Tą gierkę trzeba było wcześniej wyciągnąć, gdzieś tu pomyśleć. Maturnik 5-6 skończył, to jest... Naprawdę, próbował to wykierować, próbował wyciągnąć to, całą swoją drużynę nie podołał, nie na tak dobry team. Ale mimo wszystko Maturnik jako najlepszy zawodnik drużyny Thunder Flash w tym meczu i o tym mówiliśmy, nowy zawodnik.